Powiem Ci, że odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od tego, jaką jesteś firmą i co chciałabyś osiągnąć poprzez robienie webinarów. Jeśli chciałabyś wypromować markę w internecie, rób webinary. Jeśli masz pomysł, żeby zbierać leady sprzedażowe, żeby mieć kontakt ze swoją publicznością, żeby później docelowo zwiększyć swoją sprzedaż, rób webinary. Jeśli chciałabyś zoptymalizować koszty swoich dotychczasowych konferencji, które się odbywają offline i chciałabyś jakby te koszty podzielić, czy całkowicie przenieść do online'u, rób webinary. Także wszystko zależy od tego, jaki masz cel, jakie masz plany, ale zachęcamy do tego, żeby przynajmniej spróbować. Powiem Ci, że nasze number one narzędzie, czyli platforma ClickMeeting, jest właściwie stworzona do tego, żeby te leady generować. Poprzez to, że jesteśmy połączeniem działań marketingowych z konkretnym rozwiązaniem technologicznym. Naszą ideą jest udostępnienie Ci różnych funkcji do tego, żeby docelowo tych leadów zbierać jak najwięcej, żeby zbudować swój lejek i na nim tak naprawdę dalej pracować. Więc korzystasz na przykład z automatyzacji, z wiadomości przed, w trakcie, po wydarzeniu. Korzystasz z ankiet, z przycisku CTA, dzięki któremu zwiększasz, optymalizujesz swoją sprzedaż, nawet generujesz ją w trakcie wydarzenia. Możesz na przykład też wykorzystać rejestracje czy statystyki, które naprawdę bardzo ciekawie zbierają informacje o Twoich potencjalnych, obecnych bądź przyszłych klientach. To jest temat dosyć szeroki i przyznam szczerze, że to jest coś, co obserwujemy w tej chwili. Widzimy, że rozwiązania AI już na rynku funkcjonują, więc zdajemy sobie z tego sprawę, badamy to, przyglądamy się, jak moglibyśmy połączyć nasze narzędzie z tym rozwiązaniem. Z drugiej strony jednak widzimy pewne niebezpieczeństwa, które mogą być z tym związane potencjalnie, czyli bezpieczeństwo danych, ewentualne wypłynięcie tych danych. Są klienci, którzy mogą się nawet nie godzić na to, żeby za pomocą AI jakby organizować swoje wydarzenia, więc chcemy znaleźć tutaj rozwiązanie optymalne i dla tych, którzy chcieliby skorzystać i dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Pracujemy nad tym, myślimy, że rynek w tej chwili jest gotowy na nowe doświadczenia, więc jesteśmy otwarci.